Nowo otwarty sklep zielarsko-medyczny przy placu Kościuszki w Wadowicach to ogromny wybór artykułów i prawdziwe bogactwo zdrowej żywności. Zapraszamy do naszego sklepu na zakupy. Otwieram ósmą sesję siódmej kadencji Rady Miejskiej w Wadowicach i stwierdzam, że zgodnie z podpisaną listą obecności w sesji uczestniczy 19 radnych, a więc wystarczająca ilość do podejmowania uchwały. Dziękuję. Oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży z gminy Wadowice. Otrzymaliście Państwo materiał, była też przedmiotem obrad komisji. Są tutaj wyszczególnione podmioty, które otrzymały dotacje z gminy Wadowice wprost na organizację wypoczynku letniego. Są również jednostki organizacyjne gminy, jednostki kultury, jednostki organizacyjne, które organizują te zajęcia w czasie wakacji. No i jest jednostka, która wprost nie organizuje takich zajęć, ale jest zawsze zaangażowana w organizację poprzez inne podmioty, mianowicie chodzi o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Te organizacje pożytku społecznego, które otrzymały dotacje i w różnej wysokości i organizują wypoczynek letni. Półkolonie Wiktoria, trzy turnusy, w sumie dla 140 osób. Kufiec Ziemi Wadowickiej, sama półkolonie dla 2 turnusy dla 100 osób, ale w sumie organizują dla 670 osób zajęcia w czasie wakacji. Stowarzyszenie Dać Szansę dla dzieci, no, nie tylko swoich, ale dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia profilaktyczne. W sumie to jest 20 dzieci niepełnosprawnych. Pół Skaro, pół kolonie dla 200 osób. Następnie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Słowacka Jaroszewicy Dybaczówka dla 40 osób organizuje zajęcia. Fundacja Sobiarnia, trzy turnusy, w sumie 105 osób. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Otwarte Horyzonty, pół kolonie dla 30. TPD dla 30. Zorganizowane zajęcia, wyjazdy na wycieczki, 9 wycieczek w sumie przewidziana ilość osób, która może brać udział, organizowane przez parafię ofiarowane na Święcie Marii Panny, zawsze cieszyły się dobrą frekwencją, więc jest przewidziane około 405 osób. W sumie to daje 1765 osób, które jakby systemowo przyjęto, że mogą być objęte opieką wakacyjną w różnej formie. Ja chciałam zapytać, czy tak jak było tradycją, są bezpłatne bilety na basen w okresie wakacji dla dzieci ze szkół? Tak. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu od 5, do interpelacji. Proszę bardzo, kto z Państwa chce złożyć interpelację? Proszę bardzo. Pani Maria. Panie burmistrzu, ja chciałam zapytać o tą nieszczęsną zatoczkę. Po prostu prawdopodobnie brakuje pieniążków, więc nie wiem, 10 tysięcy dla sołeckich przeznaczyliśmy, a teraz tutaj rozmawiałam z panem Polakiem, mówił mi, że kurczę, oferta jest, że jest po prostu projekt właśnie jest droższy, więc nie wiem, czy tu gmina coś bezprzednie w tym, jeżeli będzie jak gdyby modernizowana ta droga krajowa 28, więc mi się wydaje, że spieszmy się z tym, bo nie będą czekać na tą nieszczęsną zatoczkę, a busy też nie chcą się po prostu tam zatrzymywać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest, są rowy. Chciałam zapytać, w czyim badaniu są w ogóle rowy nasze tutaj po prostu, bo to jest problem. Ja mam jeden ten rów, ale on mi cały czas daje w kość, bo po prostu jedno, że interwencyjni pracują. Teraz nie ma tych interwencji, są więźniowie. Trawa jest po pas, to jest rów koło Muzeum Zegarowicza, w stronę Szartaka.
jeżeli wezmę więźniów, to tak samo są tysi mogą tutaj potwierdzić. Niestety, trzeba im zrobić kawę, trzeba im po prostu kupić papierosy. Nas na to nie stać, bo my po prostu no z czego to weźmiemy? On się zaraz pyta, no pani sołtys, no zróbże pani coś, przecież pani chociaż paczka, podzielę tą jedną paczkę na czterech mężczyzn, no to ile mają kupić papierosa. No niestety, nie wolno im kosić kosami. No nie wiem co, po prostu ja im dziękuję za to, że to po prostu panu Polakowi dzięki za to, że oni są, ale my jako sołtysi musimy cały czas z nimi chodzić i nie wiem, kto po prostu te rowy ma też czyścić. Niech to gmina po prostu weźmie i jakoś z naszych środków, żeby to poparli, zrobiły to pewną rzecz, bo to jest nie do pomyślenia. Następna sprawa jest ścieżka rowerowa, panie burmistrzu. To jest taka sytuacja, że ja też i chodzę, i jeżdżę rowerem. I mieszkańcy gminy, całej gminy Wadowice, naprawdę to jest szczał dziesiątkę, ale są narzekania, bo i rehabilitacja jest, i chodzą z kijkami, i mają jakieś tam sprawy z nogami, bo wiadomo, babcie też chodzą, chciałyby sobie usiąść, jakąś ławeczkę. Jest ta ścieżka rowerowa rozjeżdżona, jeżdżą też komarki nawet jeżdżą, czy tam jak to się nazywa właściwie. To rowery. No właśnie też, no i po prostu no jest to też jedno niebezpieczne. Następna sprawa miała być jak gdyby dalszy ciąg robiony od pana Zapury tam w stronę Czartaka już. Mieliśmy ten odcinek już, też to jakoś nie wychodzi. No jakoś nam to wszystko nie gra. Dziękujemy, proszę bardzo. Na następny. Ja. Mieszkańcy ulicy Podmiejskiej, okolicznych bloków i krótkiej proszą o stałe odprowadzenie wód opadowych z ulicy Podmiejskiej. Nie ma tam też chodnika i stwarza to zagrożenia w ruchu pieszym. Zmotoryzowani mieszkańcy proszą o zniżenie zjazdu z ulicy Krótkiej na Lwowską, bo tam są te garaże mieszkańców i po prostu jest za wysoki ten zjazd. Bardzo prosimy o interwencję. Panie burmistrzu, w związku z pana deklaracją złożoną podczas trzeciej sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 roku dotyczącą możliwości zwiększenia środków będących w dyspozycji rad osiedlowych z terenu Wadowic, chciałam zapytać, kiedy nastąpi to zwiększenie. Przypominam, że termin, o którym mówiliśmy, to jest połowa roku właśnie mija. Bardzo proszę o odpowiedzi. Na piśmie także. I druga interpelacja. Chciałam zapytać, czy aktualnie gmina Wadowice zamawia jakieś płatne publikacje, ogłoszeń bądź artykułów w prasie na portalach internetowych i czy jest prawdą, że zamierza pan wydawać biuletyn? Jak, jeśli tak, to czego będzie on dotyczył, kto będzie się zajmował jego redagowaniem, ile będzie on kosztował mieszkańców gminy? Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Sienicki. Ja chciałem zapytać pana burmistrza o brak ławki na placu Mikołaja Kopernika. Jakieś dwa miesiące temu ławka po prostu zaniknęła. Często tam przebywam, mam sklep i ludzie przychodzą, gdzie ta ławka jest. No siedzą, a nie ma ławki. Na przeciwko liceum. Proszę pan Ficek. Ja chciałem jeszcze w takiej sprawie. Pan burmistrz dzisiaj wywołał temat wyborów jesiennych. I w związku z tym mam taką propozycję dla Szanownej Rady i dla Pana Burmistrza. Poprzednie wybory w Wadowicach była frekwencja dosyć wysoka. I to się chwali, na pewno należy tym mieszkańcom podziękowania, należą się za to. Natomiast co do następnych wyborów, miałbym taką propozycję, jeżeli to jest prawnie możliwe, czy ustawowo, żeby wygospodarować z budżetu jeszcze aktualnego, może z rezerwy jakiejś celowej, plan, bo rady osiedlowe czy rady sołeckie pokrywają się przeważnie z okręgami wyborczymi. I który okręg wyborczy miałby największą frekwencję przeznaczyć dla tych mieszkańców, żeby mieszkańcy sobie mogli podjąć decyzję sami, gdzie przeznaczą te środki, oczywiście na cele takie jak drogi, oświetlenie czy chodniki i jakąś wygospodarować kwotę, no, żeby im przekazać do dyspozycji. To jest w tym roku, a na następne lata, gdyby się nie dało zakładać takich kwot w budżecie, jeżeli będzie budżet opracowany na przyszłe lata. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Kasztanowej. Proszę postawić słupa z pustym na skrzyżowaniu z ulicą Niby. Obecny stan to może doprowadzić do wypadku. Dziękuję. Proszę pana Pijaka. Panie burmistrzu, mieszkańcy Jaroszowic, Przysiłka pod lasem pytają o stan negocjacji z arcybiskupem marszałkiem odnośnie drogi dojazdowej. W momencie dzisiejszej nie mają w ogóle dostępu do swoich domów, ani straż, ani pogotowie. Tutaj zwracam się do radnych o to, żebyście przywołali sobie tą sytuację, kiedy dziewczyna zaśmiewała się chwała do tej mieliśmy troszeczkę szumu, a teraz dziecko chodzi po lesie. Oraz mieszkańcy ulicy Leśnej w Jarzowicach, tam jest wyprowadzona woda, która albo wpłynie do środka wsi, albo po prostu wpłynie do skały. Też pytają o przebudowę tego odwodnienia i próbu od tego. Dziękuję. Czy przewidywany jest remont tarasu przy przedszkolu numer 1 przy ulicy Gimnazjalnej, bo on jest założony taśmami i grozi to też bezpieczeństwu dzieci? Nastąpił wzrost cen parkowania przy placu, przy dworcu PKS. Za cały postój 10 zł, a w tej chwili za każdą godzinę jest 10 zł. Ja dużo jeżdżę po Polsce i wiem, że parkowanie za pierwszą godzinę jest, a następne są obniżone. Ten parking, kiedy był taki kwoty, korzystały przede wszystkim wycieczki szkolne. Państwo nie wiecie, jak przyjeżdżają wycieczki szkolne, jak opiekunowie liczą się z każdym groszem. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza, czy jest to też decyzja odnośnie łączenia klasy ze zespołem szkół nr 1 w Oczni, bo ile się orientujemy, to tam jest 17 i 18, czyli na 35. Z tego co też mi wiadomo, te dzieci niektóre mają oceny lekarskie i psychologów, że są z dysfunkcjami. Więc chciałbym się dowiedzieć odnośnie, czy rzeczywiście połączone zostały, to jest decyzja po połączeniu tych klas, czy zostają na tej zasadzie, że jest 17 dzieci i 18 w danej klasie. Sprawa progów na ulicy Niwy, którą poruszył na poprzedniej sesji pan radny Grasa. Czy podjęto jakieś działania w tym zakresie? Ponieważ nadal są tam wykonywane liczne akrobacje, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców oraz użytkowników. Dziękuję. Proszę pan Grasa. Panie burmistrzu, ja mam dwa zapytania. Mianowicie w sprawie oświetlenia Ornika. Mianowicie od dłuższego czasu nie świecą tam lampy, które niejednokrotnie przyczyniają grę na Orliku. Dlatego zwracam się z pytaniem, kiedy zostanie ta awaria odsunięta. To po pierwsze, a po drugie w sprawie składowania termitu zawierającego szkodliwe dla zdrowia azbest. Mianowicie w naszej gminie, o ile się dobrze nie orientuję, jest bardzo wiele takich odpadów na termitu, natomiast nie ma firmy, która zajmuje się usuwaniem takiego materiału konstrukcyjnych zawierających azbest. Dlatego zwracam się z pytaniem, czy gmina ma podpisane jakieś umowy z którąkolwiek z firm, która zajmuje się takimi usługami, do kogo należałoby się udać, jeżeli nie ma podpisanej, aby takie informacje uzyskać i czy są przepisy, które regulują takie usługi odnośnie naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowice za 2014 rok. Najważniejszy punkt obrad podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej to głosowanie nad absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu w 2014 roku. Chciałem przypomnieć tylko, że ten budżet, który w 2014 roku wykonała po prostu poprzedniczka pani Ewa Filipia, burmistrz Ewa Filipia, żeby to każdy sobie też wiedział, jeżeli chodzi o odnośnie przygłosowania. Wobec powyższego przystąpimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Wadowic z tytułu wykonania budżetu gminy Wadowice za rok 2014? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza Wadowic z tytułu wykonania budżetu gminy Wadowice za rok 2014. W dalszej części obrad radni zgodzili się na przejęcie dworca kolejowego przez gminę Wadowice.
Burmistrz chce w tym miejscu m.in. urządzić sale wystawowe, wyremontować istniejący bar i uczynić z dworca centrum przesiadkowe dla pasażerów. Rewitalizacja dworca to przewidywany koszt około 10 milionów złotych, z czego część miałaby pochodzić z funduszy unijnych. Kolejna uchwała dotyczyła zmian w budżecie na 2015 rok w związku z przebudową ulicy Mickiewicza, na którą miasto otrzymało dofinansowanie. Cała inwestycja ma kosztować ponad 7 milionów złotych i ma być wykonana do końca bieżącego roku.